To, kochani, witajcie w nowym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na 1 Vlogtober. Rozpoczynamy serię filmów codziennych przez cały październik i mam nadzieję, że uda mi się to tak sukcesywnie nagrywać. Dzisiaj, co prawda, jest jeszcze parę dni września, zostało, bo dzisiaj jest 24 września, ale już wcześniej zaczynam, żeby, wiecie, nadążać, nie? Musi być troszeczkę przesunięcie. Tak samo jest we vlogmasach. Żebym ja się w ogóle wyrobiła z montażem, słuchajcie. Z Was zapraszam na Vlogtober i miłego oglądania. Dobra, kochani, trochę nam światło tutaj, wiecie, już zachodzi, bo jest która? 17:48, ale przechodzę do tematu. Przetoczymy sobie na początek może teorię tego ghostingu. Ja troszeczkę mam problemy z oddychaniem, bo dzisiaj straszliwie, zresztą w nocy też straszliwie przytykało mi, wiecie, nos, bo no wiecie, że mam tą chorobę naczyniową. Naczyniowo-ruchowy nierzet nosa i po prostu przez czasami taki lekki powiew wiatru, no tak mi przywala te zatkanie, że no nie jestem w stanie oddychać już, czy nawet nie wiem ile jest, 5 godzin będzie po prostu, że cały czas muszę oddychać ustami. No ale nie o tym jest ten film. Także jakbym trochę sapała, no to sorki, ale no dzisiaj wyjątkowo. Wygląda w teorii w Google ten ghosting. Ghosting to zniknięcie z życia drugiej osoby bez uprzedzenia jej oraz bez wyjaśnienia przyczyny. Zachowanie to ma uchronić znikającego od konieczności przeprowadzenia trudnej rozmowy lub konfrontacji, na przykład z oczekiwaniami od relacji, kryzysem w związku lub inną wymagającą dojrzałości emocjonalnej sytuacją. No i kochani, to tak w teorii właśnie jest ten ghosting. I dlaczego ja w ogóle o tym nagrywam? I dlaczego akurat teraz? Ponieważ powiem Wam, że w ostatnim czasie tego ghostingu trochę było w moim życiu. Bo wiecie, że zdarza się, chociaż teraz mam aktualnie przerwę, ale zdarza się, że bywam na aplikacjach randkowych i powiem Wam, że tam to są mistrzowie ghostingu i to tak naprawdę tacy wyszkoleni do granic, nie? I z mojej perspektywy to wygląda tak, że właśnie na początku jest takie, jak kogoś poznajecie, to jest takie mega duże zainteresowanie, wypytywanie, wiecie, że tak za bardzo z jego strony nie ma tak informacji, ale jest duże wypytywanie, właśnie gdzie pracujesz, co robisz, jakie masz hobby, co dzisiaj robiłaś, a z kim byłaś, a skąd przyszłaś, co kupiłaś i tak dalej, nie? Z jego strony to na zasadzie, no jestem już w domu, nie? Że w sensie takie zdawkowe. No i to może być właśnie pierwsza taka oznaka tego, że ktoś was później zghostuje, bo no tnie ile się da, nie? No i wiecie, relacje sobie płynie, może ta osoba nawet się z wami spotkać, może z wami flirtować. Zresztą to nie tylko w randkach ten ghosting się pojawia, ale w ogóle też w relacjach, nie? Że nawet jak poznacie koleżankę, to może tak samo być, nie? I co mnie najbardziej właśnie irytuje w tym ghostingu, to, że te osoby właśnie nie mają odwagi powiedzieć wprost, nie? Że słuchaj. Po poznaniu ciebie stwierdziłam, no, że to nie jest jakby mój tutaj vibe, nie zgrywają się te pasje, nie zgrywają się, wiecie, te wspólne rzeczy, no i po prostu, no, dobrze by było, żeby jednak nie kontynuować, nie? No to wtedy, wiadomo, każdy ma prawo decyzji i wtedy każda ze stron jakby to przyjmuje i każdy idzie w swoją stronę, nie? A w tym ghostingu, no to jest tak, że piszecie, piszecie i w ogóle dużo, dniami, nocami, dzielicie się nie wiadomo czym, a potem nagle z dnia na dzień jest cisza. Jest jeden dzień cisza, drugi dzień cisza, trzeci, czwarty, piąty, se myślisz, kurde, co się dzieje? Czy jemu się coś stało, czy gdzieś wyjechał, czy jakaś blokada telefonu, czy coś tam? No a potem po prostu wychodzi, że to jest taki czysty, klasyczny ghosting i o tyle może być to korzystne z jednej strony, bo jak na wczesnym etapie znajomości, że znacie kogoś na przykład tydzień, dwa i ktoś was ghostuje, no to może być to korzystne, że po prostu no, śmieci się same wyniosły, jak tam mówią, nie? Ale jak już na przykład dłużej z kimś, że zdążycie się zakochać, no to już jest przerąbane, nie? Jak się, wiecie, jak jesteście tak okręcani przez 2-3 miesiące i nagle ktoś robi ghosting, to jest najgorsze, nie? Czy właśnie tak
po długim czasie samotności otworzyć na miłość i potem dostać tym ghostingiem, nie? To jest po prostu przerąbane, nie? Nie wiem, kochani, o czym mówiłam, bo zostałam troszkę rozproszona telefonem, ale chciałam wam tutaj jeszcze przetoczyć, bo znalazłam fajną graficzkę w Google, która pokazuje z perspektywy osoby porzuconej i z perspektywy osoby porzucającej. I w pierwszym tym przypadku z osoby porzuconej jest 59% winy. Źródła zniknięcia partnera, zaangażowanie się w inną relację. Aha, czyli jak wy, jak ktoś po prostu, mimo że was poznał, to się przerzucił na kogoś innego. Czynniki od niego niezależne, które uniemożliwiały nawiązanie relacji. No to, to nie wiem, jakie czynniki niezależne. Nie wiem, jakie mogą być czynniki niezależne, które wskazują, że ktoś po prostu bezczelnie was zablokuje bez wyjaśnienia. No to tak trochę dziwny powód. Osoba jest tak zwane szukanie winy w sobie. Poczucie bycia nie dość dobrym, powiedzenie lub zrobienie czegoś, co nie spotkało się drugiej, nie spodobało się drugiej osobie. Także ody indywidualne, na przykład wykonywanie określonej pracy, styl życia. No, wiecie co? Ja nie wiem, czy to do końca tak jest. Przecież nie robi się ghostingu na kimś tylko dlatego, że ktoś, nie wiem, jest lekarzem czy strażakiem i mi się to nie podoba i daje na ghosting. No to nie są takie powody, wiecie, żeby to aż tak, wiecie, ucinać. To raczej myślę, że kwestia tak, albo ktoś jest po prostu bawi się czyimiś uczuciami i jak się znudzi, to się odcina, albo przeważnie się przerzuca na kogoś innego. No i tyle. Nie sądzę, że komuś by przeszkadzało, że ktoś jest strażakiem, czy lekarzem, czy nie, sprzedawczynią. No to trochę takie dziwne powody tu są podane. Cały czas ktoś mi przeszkadza, wiecie, w nagrywaniu i nie mogę się skupić. I tutaj macie tak, jeśli to jego wina, 67%, trudne do zaakceptowania. Osobowość osoby porzucanej, jej nieodpowiednie zachowanie, w tym brak szacunku, lub wygląd, odmienne metody korzystania z aplikacji, kiepska randka, aby uchronić się przed reakcją partnera na odrzucenie, uniknąć usilnych prób wymuszenia zmiany decyzji, inne powody, brak czasu lub brak gotowości na rozwój relacji, nawiązanie. Takie, wiecie, tutaj próbują w tym artykule trochę bronić, mam wrażenie, tej osoby, która robi ghosting, nie? Że no, nasze prace się nie zgadzają, że brak gotowości na relacje, że kiepska randka, czy nieodpowiedni wygląd. Wiecie, no ja rozumiem, że nie każdy może być w naszym guście i nie każdy może nam pasować z charakteru czy coś, ale to trzeba powiedzieć. No a niestety ludzie bywają tchórzami i wolą wybrać taką prostą metodę po prostu przestania się, zaprzestanie odzywania i blokowanie, nie? Czyli odcinanie, po prostu kategoryczne odcinanie jakiejkolwiek możliwości wyjaśnienia tego, nie? I wy wtedy jesteście zostawieni. To też jest trochę takie toksyczne, że jesteście zostawieni, nie? Że byliście na super randce, fajnie wam się gadało, i raptem jest blokada na wszystkich, wiecie, na numerze telefonu, na Messengerze, czy tam na innych aplikacjach, nie? I wy tak myślicie, no tak, czy ja byłam za brzydka, czy ja coś powiedziałam nie tak, czy może się zaśmiałam nie w tym momencie, co trzeba, czy źle wyglądałam, może sukienka za krótka, może za długa, może coś tam, nie? To powoduje, że te poczucie własnej wartości też dostaje, wiecie, po karku, nie? Więc nie jestem tutaj skłonna w tej teorii, tak jak tutaj na tej stronie w Google znalazłam, co to było? Naukowo-uczuciowo? Coś takiego, nie? I nie jestem, wiecie, do końca przekonana, żeby tak bronić zaraz, że ktoś się odcina tak chamsko blokadą. Tylko dlatego, że ojej, może nie był gotowy, ojej, może praca mu nie podpasowała. No nie, jak ktoś tak robi, to robi to przeważnie chamsko, no. I słuchajcie, miałam taki przypadek, że gościu ze mną gadał, wszystko było w porządku.
W pewnym momencie też zrobił ghosting, ale taki otwarty, nie? Że w sensie po prostu się przestał odzywać, nie? I minęły 2 dni i ja, wiecie, ja nie latam za ludźmi. Ja nie mam takiej tendencji takiego proszenia się o uwagę, proszenia się o atencję, proszenia się, wiecie, o jakiś taki flirt, coś. Nie mam takiego czegoś, tylko ja lubię wiedzieć, na czym stoję. I napisałam do tego gościa, że właśnie hej, widzę, że się nie odzywałeś 2 dni, że potrzebuję informacji, czy kontynuujemy tą relację, czy mam sobie darować, bo ja, dla mnie cenny jest czas i nie będę w takim zawieszeniu, nie? No i ten gościu akurat, no tak chyba po takim moim wymuszeniu, wiecie, takim podstawieniu pod ścianę, to napisał właśnie, że nie, że darujmy sobie, bo coś tam jestem zajęty, coś tam, wiecie, już tam zmyślał trochę, nie? Ale, no ja mówię, okej, dobra. I to akurat było na takim poziomie odpowiednim, bo przynajmniej mi odpowiedział. Że po prostu dostałam komunikat, że nie. Ale okej, chociaż uważam, że trochę ghostingował. No, że jednak zniknął tak bez słowa, bez żadnego ale. I gdybym ja się nie odezwała, to pewnie no, nie otrzymałabym tutaj żadnej informacji. No i słuchajcie, mnie coś tknęło. I mimo tego, że już powiedziałam mu, dobra, okej, dzięki za informację, pa, życzę szczęścia, to coś mnie tknęło, żeby wejść na niego, do niego na Facebooka, na profil, nie? I słuchajcie, bo ja tak mówię, ja nie mam zwyczaju takiego prześwietlania, patrzenia w zdjęcia, jeśli nie wiadomo co, no po prostu, no, może też mój błąd, nie? Że powinnam prześwietlić od lewa do prawa i zobaczyć, z kim się spotykał, gdzie miało znaczenia, gdzie tam coś tam. No i weszłam, słuchajcie, bo na tej tablicy, tak? Czy jak to się tam mówi, wiecie, gdzie te posty się daje. Przewijam i nagle patrzę oznaczenie jego osoby i było jego imię, nazwisko i imię, nazwisko dziewczyny. I tam dziewczyna była na zdjęciu, nie? Taka jakaś z wakacji czy coś. I ja tak patrzę, mówię, kurde, co to jest, nie? I sama była dziewczyna. Na początku sobie myślałam, kurde, może, no nie wiem, może jakaś siostra czy coś, ale nazwiska się nie zgadzały. No i weszłam do tej dziewczyny na profil i wiecie, co tam zobaczyłam? Ich wspólne foty, nie? Aktualnie, normalne, aktualne jakby tu i teraz foty, że są parą, nie? Także no mega mnie to zawiodło i mówię tak, kurde, nie, czemu faceci tak robią, że wiecie, że kogoś mają, a potem szukają i się chwilę, wiecie, bo zauważyłam jedną rzecz, że faceci, ale też kobiety, żeby nie było, że się tutaj mężczyźni oburzą, kobiety też tak robią, ale z mojej perspektywy będę mówiła o mężczyznach. Że faceci często zauważyłam, oni niby chcą być w związku, żeby. Znaczy tak, może inaczej. Niektórzy mężczyźni są w związku i robią to prawidłowo. Jakby wszystkie te elementy, które trzeba robić w związku, to robią prawidłowo i to jest jedna grupa. Sąsiad naprzeciwka do mnie pomachał, nie wiem czemu. Może dlatego, że gestykulowałam i myślę, że do niego macham. Nie wiem, ale dziwne. Mówiłam wam, że naprzeciwko mam okna. Dziwna sprawa. No i słuchajcie, i część facetów właśnie jest taka normalna, po prostu potrafi te relacje robić i tak dalej, nie? No a inna grupa facetów jest taka, że no nie nadają się kompletnie do związku i są na przykład latami z kimś, tutaj się chwalą na Facebooku, o Jezu, moja kotka, moje słonko, moje, mój tam, nie wiem jak jeszcze, żabcia moja i tak dalej, tak wiecie, różne zwierzęce epitety padają, jak to oni są zakochani. A na boku sobie po prostu gadają z kimś. No nie, że oni za te podstawowe, wiecie, sekcje związku sobie zaspokajają tu i teraz, jakby z tą dziewczyną, co są, a jednocześnie, żeby tak posmakować trochę tego zakazanego owocu i wiecie, trochę poflirtować i znowu być, że tak powiem, takim ciachem do wzięcia, czy chłopakiem do wzięcia, to sobie robią. Cały czas, słuchajcie, gubię wątek, bo cały czas dostaję albo jakieś telefony, albo wiadomości. W każdym razie prowadzą takie, wiecie, podwójne życie, że dla dziewczyny to ja jestem super kochany i w ogóle nie wiadomo co, a w internecie to on jest lowelas do wzięcia i po prostu pobawi się, pobawi, tu trochę pogada, tu trochę się pośmieje, spotka się, pójdzie sobie na kawusie, a potem robi ghosting, nie?
No i to jest tak irytujące, słuchajcie, no naprawdę. Po prostu nie ogarniam ludzi, którzy z premedytacją, bez żadnych wyrzutów sumienia potrafią krzywdzić innych w taki czy w inny sposób, nie? Bo to, że jest plaga po prostu toksyków, narcyzów, jakichś ludzi zakochanych w sobie, niszczących innych, to jest jedna rzecz, ale to, że po prostu, wiecie, ktoś jest zajęty i takie rzeczy robi, że potem doprowadza do takiego odcięcia, no to dla mnie to jest już naprawdę, no, dno dna. Także, kochani, dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ja muszę kończyć, bo mi miga bateria. Myślę, że jeszcze nie wyczerpałam tego tematu, ale zachęcam was właśnie do komentarza, co wy myślicie o tym ghostingu, jak powinna się zachować osoba ta, która to robi, jak powinna się zachować osoba, która to otrzymuje. I czekam na waszą opinię, czy się z tym styknęliście, czy nie. I mam nadzieję, że taki pierwszy vlogtober, taki dziwny, pokraczny się wam spodobał. Ja idę nagrywać drugi. Ściskam was ciepło do następnego. Już jutro we vlogtoberze numer 2. Pa, pa!